To już 19 święta w moim życiu. Niedługo będzie nowy rok, niedługo będzie rok 2020 i oficjalnie będę żył dwie dekady. Cóż, uznałem, że z okazji, że są takie święta, jest magiczny czas, który spędzamy razem z rodziną, razem ze swoimi znajomymi i dostajemy na to prezenty też od Mikołaja, od Małego Jezuska, od Gwiazdora, od, nie wiem, Dziadka Mroza, ciekawe czy jeszcze w ogóle ktoś wierzy w Dziadka Mroza w Polsce, od Śnieżynki, nie wiem, od Jehowy dostajemy prezenty. Tak czy siak, dostajemy prezenty i uznałem, że dam wam tym wszystkim, którzy dostali chujowe prezenty, takie jak, nie wiem, jakieś słuchawki albo pieniądze, dam wam ja prezent. Jaki prezent? Otóż bardzo wielu ludzi chciało, żebym ponarzekał na kreskówkę Rick i Morty. I wiecie, co wam powiem? Spełniło się świąteczny cud. Macie narzekanie na Ricka i Morty. Ale najpierw przed recenzją chciałbym wam życzyć wszystkim wesołych, szczęśliwych i zdrowych świąt. Jedziemy! Słuchaj kolego, mam twoją piłkę. Pod jednym filmem ktoś postawił mi taki ciekawy komentarz, przez który zacząłem myśleć. Leciał on jakoś tak, niestety nie mam jego screena. Dlaczego obrażasz Ricka i Morty za prymitywny humor i żarty toaletowe, a takiego kapitana Bombę, gdzie był każdy żart to dosłownie pokazanie penisa albo kupy, uważasz za szczyt komedii w kwestii kreskówek dla dorosłych? Ten komentarz zainspirował mnie do tego, żebym zrobił taki oto film. Dlaczego nie lubię Ricka i Morty, a kapitana Bombę lubię? To może być ciekawy film, bo to wielu ludzi mi zarzucało, że lubię jedną kreskówkę, która robi podobną, a wręcz taką samą rzecz, no nie przesadzajmy, podobną, do drugiej, co nie lubię. I dzisiaj zademonstruję, o co mi biega z tym, że Bombę lubię, a Ricka nie. Po pierwsze, czemu właściwie te dwie kreskówki porównuję? Bo obie mają toaletowy humor, humor dość prymitywny, obaj mają złośliwego, dupkowatego protagonistę i obie dzieją się w kosmosie. Kilka osób mi zarzucało, że takie lubienie Bomby, a nie lubienie Ricka i Morty to jest taka trochę hipokryzja i dzisiaj powiem dlaczego moim zdaniem przynajmniej nie. Po pierwsze, nie będę tutaj porównywał animacji, ani jednej, ani drugiej kreskówki. Dlaczego? Bo to nie ma sensu. Obie kreskówki powstały w oddzielnych okresach, jedną robiło kilka osób, a drugą cała firma, więc przejdźmy do humoru, czyli głównego dania w recenzji i to, o co głównie ludziom chodzi. Humor jest ciekawą kwestią, bo Rick i Morty i Bomba obaj posługują się podobnym humorem, mianowicie humorem prymitywnym, toaletowym, ale dlaczego jedna kreskówka robi to dobrze, a druga źle? Już wam wytłumaczę. Kapitan Bomba jest głupi. Nie ruszać się, syny! W dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. Wie, że jest głupi. Każdy karton od 4Fun TV, czy też teraz Spinka Film Studios wie, że jest niepoważną, zabawną, absurdalną parodią, ale nigdy nie popada w pułapkę nadużywania meta humoru i powtarzania co odcinek: hej, to jest kreskówka! To się dzieje w twoim telewizorze! Dlatego wybaczam mu prymitywny humor, który, wierzcie lub nie, mnie nie zawsze w Bombie śmieszy. Nigdy nie mówiłem, że każdy żart w Kapitanie Bombie to zinger i fakt, niektóre są naprawdę cringe'owe, a nawet wręcz żenujące, głównie w tych starych odcinkach, ale większość potrafi wywołać co najmniej lekki uśmiech. Największy ubach mam zawsze przy tej scenie z szambiarką. No pij, nasiąkaj, poddaj się panu Stasiowi. Tymczasem Rick i Morty ma podobny momentami humor, ale ta kreskówka traktuje siebie wyjątkowo poważnie, a jej fani traktują ją jeszcze poważniej. Traktują ją jako wspaniałe, nihilistyczne arcydzieło, które uczą spierdoleniu społeczeństwa. Dość. I takie inne magiczne słówka, przez co mam ochotę się powiesić. Różnica między Bombą, Rickiem i Mortym jest taka, że ta druga kreskówka traktuje swój humor jako coś bardzo poważnego i dorosłego, a jej fani będą bronić rękami, nogami i penisem żartu, gdzie Rick powiedział kupka, bo to nihilistyczny absurdyzm pokazujący spierdolenie społeczeństwa. Bomba wie, że jego humor jest głupi. Rick i Morty tego nie wie. Poza tym, Kapitan Bomba ma coś ciekawego, przez co go bardzo lubię. Mianowicie, jest wryty w polski styl życia i kulturę. Z czasem Bomba zaczął ewoluować z prostej kreskówki haha kupa do momentami satyry polskiego społeczeństwa i czasami akcja odcinka zatrzymuje się chociażby na chwilę, żeby pokazać nam życie kosmitów, którzy bardzo nas przypominają. Penice rozszerzone nie reagują na światło. Co, piliście wódkę? Panie Rysiu, przyznaję się. Damian, co ty robisz? Paliliśmy papierosy.
Wiele tekstów w Bombie jest tak realistycznie napisanych, że dużo ludzi może się utożsamiać z kosmitami, którzy są na przykład uczniami, którym nie wychodzi w szkole, robolami, szampiarzami, a przy tym są dość śmieszne. Zżywamy się z tymi postaciami przez zabawne momenty, także kiedy dochodzi do momentów poważniejszych, takich jak zagrożenie galaktyki przez Bengalów, albo śmierć admirała Gwiezdnej Floty, to bardziej nas to uderza. Tymczasem w Rick i Morty tego po prostu moim zdaniem nie ma. Przynajmniej dla mnie. To w głównej mierze jest kreskówka robiona pod amerykańskich milenialsów, czyli wiecie, ludzi, którzy nie umieją obejrzeć filmu bez otrzymania trigger warningów przedtem i płaczących, bo nie mogą dostać solowej kawy. Tam reszta żartów to jest 50% takie nawiązanie do popkultury, które wszystkie wyłapie ci ten koleś, jeszcze się tym pochwali na jakimś czacie pisząc: o Jezu, jakie retro nawiązanko, o Boże, Rick i Morty, o Boże, kochana, ja nie wiem, że wiem, z czego jest ten żart, coś istnieje, co za cudowny żart. Bombie też nawiązywali do popkultury, ale do pewnego stopnia dochodziło do tego mniej niż w innych kartonach. I było to też momentami cringe'owe, na przykład to, jak Docent Feud powtarzał w jednym odcinku cały czas: Dorota Weltmeister, Dorota Weltmeister, ale też momentami było ciekawie to wplątywane, na przykład odcinek parodujący obcego ósmego pasażera Nostromo, albo parodia wyborów prezydenta po śmierci Lecha Kaczyńskiego. To było akurat naprawdę dobre. Będę szczery i powiem, że nawiązywanie do popkultury w kartonach jest lekko żenujące. I to był główny powód, dla którego nie lubiłem Blok Ekipy. Ale hej, teraz jak obejrzałem Blok Ekipę trochę bardziej, to lubię Blok Ekipę. A te momenty, jak na przykład wstawianie do odcinka jebanego kuli, co daje fula 2014 przemilczy. Teraz przejdźmy do filozofii, która rzekomo stoi za Rickiem i Mortim. Choć wszyscy dobrze wiemy, że to jest po prostu durnowata kolejna kreskówka dla dorosłych w stylu: świat zły, wszystko złe, ale jesteśmy niepoprawni politycznie, kupa siusiu penis, jak to pieprzone Brickleberry albo Family Guy. Pomarańczowy człowiek zły. Będę szczery, dzisiaj mamy tylko trzy typy dorosłych kreskówek. Faktycznie dobre, tutaj wstaw co chcesz. Te kopiuj wkleje w stylu świat B, wszystko B, ale jesteśmy niepoprawni, ala patrz Rick i Morty. I żenująca liberalna berbelucha, taka jak Big Mouth. We're smorgasbord of gorgeousness, no two of us the same. God made us in her image and that girl ain't got no shame. Tak, chyba pominiemy Big Mouth. Teraz przejdźmy do głównych postaci, czyli Ricka Dicka i Tytusa Bomby. Obaj pozornie wydają się tacy sami. Wulgarne dupki, które ciągle wszystkim pomiatają, ale Bomba ma coś, czego nie ma Rick. A co to takiego? Swego rodzaju sympatia. Bomba jest brutalnym maniakiem, który strzela do każdego, a potem zadaje pytania. Jest twardym gościem, którego twardość momentami jest aż komiczna. Jest dupkiem, ale zajebistym dupkiem i po prostu aż chce się zobaczyć, co następnego odwali. A Rick? Nie żyje! Ale nie umarł na darmo. Załatwiliście kryształy. Ten towar uratuje tę chujową jak barsz piwę! Łapalabadabdab! Rick jest też wulgarnym dupkiem, ale w przeciwieństwie do Bomby nie ma tu ani cienia zajebistości. Rick to intelekcik marysujka, któremu nic się nie podoba i który zachowuje się jak ten jeden znajomy, którego macie, który na wszystko potrafi wpierdzielić jakiś inteligencikowy wywód o tym, jak to cokolwiek co stawicie nie wiąże się z tym, że społeczeństwo zsie. Rick to osoba nieprzyjemna i złośliwa. Bomba to zbrodniarz wojenny zabijający cywilów, w tym dzieci, tylko dlatego, bo są kosmitami, ale przynajmniej nie wajprzy na jakiś pseudomądrusiowatymi analogowymi tekścikami, jak to Boga nie ma, o Boże, że ja pierdolę, wszystko się, umrzemy wszyscy, czarna dziura nas wreszcie do dupy Jehowy. Sam jestem ateistą, jak słyszę te pierdolenia Ricka co odcinek, że o Boże, jak świat jest zły, Bóg nie istnieje, to chce mi się żygać. Ej, powiedziałem żyganie, śmieszne, nihilistyczne absurdy. I nie, Mortiego nie będę porównywał z Sepkiem i Januszem, bo to nie ma sensu, bo to nie są te same postacie, nie mają ze sobą żadnych powiązań poza tym, że są sidekickami głównego bohatera i w sumie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało to, co zrobiłem i przynajmniej rozwiałem parę wątpliwości osób, które jedyne co by robiły, to mnie nazywały drugim Hitlerem. Lody. To nie miała być pełna recenzja ani Bomby, ani Ricka i Mortiego, dlatego wiele aspektów pominąłem i tak miało być. To nie jest recenzja ani jednej, ani drugiej kreskówki. To tylko pewne porównanie mające na celu doedukowanie, dlaczego lubię i nie lubię dwóch pozornie podobnych kreskówek. Tak więc do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo i nie będzie recenzji Big Mouth'a.